Witam Was, kochani, bardzo serdecznie w kolejnym materiale dla serwisu gram.pl i dzisiaj w sumie jak za każdym razem na początku miesiąca przeanalizujemy sobie listę premier na dany miesiąc, i rzucimy sobie dzisiaj okiem właśnie na to, co nas czeka w styczniu roku 2013. Nie jest tych premier za dużo, mogłoby być więcej, przynajmniej jeśli chodzi o mnie. Już dawno nie było czegoś, co byłoby mi w smak, a jak będzie w tym miesiącu pod kątem tego, na co wy czekacie, zobaczmy najpierw, co mamy, a pod koniec standardowo zadam wam pytanie, na co czekacie wy. Okej, dokładnie 24 stycznia będziemy mieli możliwość zakupu gry The Sims 3 szalone lata 70, 80 i 90 wraz z akcesoriami, czyli kolejny dodatek rozbudowujący podstawową wersję gry z naszymi Simami w roli głównej. 37,90 w sklepie gram.pl. Następnie dzień później, 25 stycznia, będziemy mieli premierę gry Ni no Kuni Wrath of the White Witch. I tutaj, gdy złożymy zamówienie przedpremierowe, preorder, otrzymamy dodatkową zawartość pod postacią chowańca Griffy. Następnie tego samego dnia Power Rangers Super Samurai 25 stycznia w cenie 144,90 zł. Następnie mamy DMC Devil May Cry 15 stycznia, jeśli chodzi o konsolę Xbox 360 oraz PlayStation 3 na wersję PC-tową, jak jesteśmy tutaj w stanie przeczytać. Będziemy musieli poczekać trochę dłużej. 25 stycznia właśnie będzie miała premiera na komputery osobiste. Cenowo sytuacja wygląda tak, że niecałe 220 zł za wersję konsolową, za PC-tową zapłacimy ponad 100 zł mniej, czyli niecałe 100 zł 99,90 groszy. Hitman HD Trilogy, HD Trylogia, i w tym momencie mamy tutaj głównie z myślą o Xboxie 360 i PS Trójce 31 stycznia ta sama cena 109,90. I w sumie to by było na tyle. No niestety, biorąc pod uwagę ograniczoną ilość premier, odcinek wyjątkowo krótszy niż zwykle. Jestem ciekaw właśnie waszej opinii w komentarzach, czy czekacie na którąś z tych gier, którą wam podałem w dniu dzisiejszym, czy niespecjalnie, czy może czekacie na jakieś grubsze premiery. Ja przyznam się osobiście, że niespecjalnie figurują tutaj gry, które byłyby mi w smak. Ja jestem ogromnym miłośnikiem wszelkich hybryd bądź podstawowych, pełnokrwistych RPGów. Tego mi trochę brakuje, ale myślę, że bardziej brakuje mi chyba tylko w strategii czasu rzeczywistego na budowanie baz. Dawno nie było jakiejś właśnie tego typu premiery. Jeśli już coś było, to wersje beta i to tylko online'owych właśnie propozycji. No zobaczymy. Come and Conquer ma wyjść, zobaczymy, czym nas uraczy. Póki co musimy się cieszyć z tego, co tutaj mamy na tacy, jeśli chodzi właśnie o premiery styczniowe bieżącego roku. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę, kochani. Trzymajcie się. To był Patryk Rojewski specjalnie dla serwisu gram.pl.